Dzień dobry, ja jestem Kejsz, ja to jest opisnia przedmiotów, które zaszły już wczoraj. I byłem w klasie. Pierwsze zamykam przedmiotowe, zamykam 23, będą mnie jakby na samolot, czyli o 4 mniej. Odporność jest zimno, problem zmniejszony, wszystkie te zostały dodane, siły, karty zostały zwiększone. SA zostaje na takim samym poziomie jak wcześniej. Do tego przemysłu takie coś, że no tam będzie tam. Może traci 2 punkty siły w ten sposób, ale to tak nie jest dużo. Następnie są dwa rękawice elfów. Tu pan zostaje to samo, cechy tak samo, został dodany unik i o 6% SA zostało zmniejszone. Lepiej włączyć nola. No dobra. To są nawet fajna zmiana. Według mnie no... Jedno z tych, które może się łupie, no bo... To są instancje, są tutaj zrobiciel. No, wygląda tych przedmiotów. Na następny jest dobry minstrela. Pan zostaje na tym poziomie. Energia została. Odporność na mnie została usunięta, to jest krytyczne to samo. SA zostało, dodano many i przywracanie HP. Czyli paladyni i magowie będą mogli po prostu skorzystać z tego przedmiotu. Chce się to bardziej taki... Średni był ten przedmiot. Głównie no, nic nie dawał. Teraz może coś będzie dawał, przywracanie many, ale no... Ten to nadal będzie średniowy. Następny to jest hełm krzyżowca. Nowy. Będzie miał tyle samo pancerza. Odpowiedź na zostanie zwiększona o 6. Ale także o 6 punktów. Odpowiedź na błyskawicę zostaje zwiększona na minus oczywiście. Wszystkie cechy zmniejszone. Tak, 4. HP zostaje zwiększone. Sorry. I SA zostaje tak jak zostaje. Ten zdobyty pancerz najpierw miał 5. Odporność miał 5. No zostaje usunięta, zamiast tego będzie na misie od zimna. 9. Ale za to odporność będzie na błyskawice. Wszystkie cechy no, będą. Podczas tak samo i SA zostaje zmniejszone o 9. Zostaje to tak się zbiera ściną, ale ciekawkę kolera i obniżenie SA zostało dodane do tego przedmiotu. Więc ten tego. Następny to jest rogaty hełm. Pancerz zostaje na poziomie. Odporność na ogień idzie w drugą stronę, zamiast na dodatnie odporności będziemy mieli na minus 9, ale w zamian będzie nam dawało to zimno. Zostanie dodana energia, dodajcie, przywracajmy tak samo, manewr została dodana i SA zostaje na tym samym poziomie. No to rodzinnie robią, ale dobra. Sipysk, no często noszony. Pancerz zostaje na jakimś poziomie, o 10 cechy. Zniszczenie 3 punktów mamy, taki zostaje i zostaje dodane, także dodane. Zniszczenie energii, SA zostaje. Czyli, no, powiem tak, zniszczenie ok, ale bardziej to jest osłabienie przedmiotu. 10, no, wszystkich cech idzie na minusie. Słabe. Hełm białego wilka. Pan zostaje taki sam. Zostaje usunięty cios krytyczny. Przywracanie zostaje. SA zwiększone o 12. No, powiem, że cios krytyczny, że... No, nie będzie tak boleć.
ten Omikron legend istnieje. Więc no pan też dostaje. Na ogień zostaje zmniejszony o 6, na plus. Na błyskawicę o 6, zimno o 3, HP zostaje takie same, unik silnika zmniejszony taki sam, i za takie same, i zostało dodane obniżenie SA. No, to nawet dobrze by się komponowało od kogoś, który nosił po prostu nie jest zbroj i tak dalej. Tyle w temacie, ale problem będzie ogień i zimno, bo błyskawice albo biją mało, albo biją właśnie dużo i lepiej trwa. Czyli parę przedmiotów czy 6 minut, taki denerwanie. Pacowe palcochwyty. Pancerz zwiększony. 42. Te zostają, myślenie ogień zwiększone. Ale to same. Obrona przeciwnika jest reporter z obrony na ciosy przeciwnika jest niż dostaje, obniżenie mocy kartycznego i magicznego, dostaje niszczenie manusa z metrem 11, SA o 30 i tyle to macie. I kiścień. Ulubiona broń pomocnica dla pancerzów, więc atak zostaje, niszczenie zostaje, cieszenie zostaje, siła zostaje, SA zostaje, ale za to głęboka rana. Nie będzie 33%, tylko 25%, czyli no nerf 8%, no nie jest tak bolesne, ale no mogłeś nawet czuć, że nerf nie był do tego przedmiotu, ale no czasami może to zaboleć. Święty nóż rozdzierania. Atak zostaje praktycznie ten sam. Siła to sama. Zręczność zostaje usunięta. Niestety. SA zostaje zwiększone to dużo. I głęboka rana. Oczywiście szanse im zostają zmniejszone. Może ten przedmiot jest tak używany. Nie wiem, jak tam jest na pierwszym poziomie. Ale kurde, no. Nie wątpię, żeby ktoś nosił na takim wyższym poziomie nóż rozdzielania. Ale ktoś nie na takim poziomie. I czerwona rękojeść. To nie było karma, że zostaje. Atak pewnie zostaje, obrażenie ognia zostaje, cios krytyczny zostaje uzmięty. Obniżenie odporności zostaje. SA zostaje, a zostaje wydane intelekt i mana. Czyli coś, co Paladinowi się naprawdę przyda, według mnie to jest bardziej buch dla niego. Bo no, Paladin zwykle nie polega na czasie krytycznym, chyba że całkiem pokrytowe został robiony. Ale no, powiem tak, przymiot pewnie podrożeje na aukcji. Ale myślę, że na takie wypadziki na Herosy, Tytany przyda się. To bardziej zmiana na plus. Dobra. I ostatni przedmiot po pomroku. Taki przedmiot w ogóle jest używany. Odzimna zostaje, spowolnienie zostaje, intelekt został dodany, niszczenie okien zostało osłabione i SA zostaje. Głównie no fajna zmiana. Fajna zmiana, że intelekt dodali. Może to być na plus, na maga, ale no niszczenie może tam zapoleć do popeka i tak dalej. To nie jest na początku widzieliście. Daje znam podobności 4, redukcja respawnu na 79, znam 76. Zadamy to znam życia na 78,79. No, niewielkie zmiany tych talizmanów, ale o parę sekund zawsze przyszedł, prawda? To już było chyba... Tak, nie cały rok temu. No, też rok temu. Też były jakieś takie zmiany graficzne z sety. No,
wychodzi tego obszaru. Zależy to było. Kamera teraz. Zagadam do tak samo, to była kiedyś. Była tutaj za mocno, więc to była pięknia. Więc no w tym filmie to tyle, dajcie na przykład dać tam znajomym, że takie coś zeszło, że na przykład noszą takie przedmioty i takie o kurde, co by się stało, więc do zobaczenia w kolejnych materiałach, może no za rok pewnie kolejne będą osłabnie i tak dalej. No i oczywiście będę robić takie coś jak nowości z Marconem i tak dalej, więc miłego dnia.